Witam serdecznie na moim kanale. Wszystkie byczki. Osobne czytanie, niestety znowu rozdzielone, nie ze wszystkimi znakami, ze względu na to, że mój kochany piesek postanowił zrzucić mi tutaj, poruszyć statyw. No i ten statyw mi spadł. Na szczęście go złapałam z telefonem, wszystko jest ok. Ale jak tylko zobaczył, że coś spadło, od razu usiadł grzecznie i już tutaj nie biega. Sam od razu on widzi coś, że coś spadnie, coś trzaśnie i zaraz on taki jest, czuje się winny, siedzi, trzęsie się, przychodzi zaraz blisko. To nawet nie da rady mu zwrócić uwagi, bo on widać, że on sam cierpi. No niestety, no taki, ale taki słodki piesek, taki ma fajny charakter Milusi, że bardzo fajny, pół roku ma. No dobrze, moi drodzy, byczki, czytanie dla byczka na dzień 15 lutego, to jest wtorek. Karty już mam rozłożone i już Wam mówię, bo czytanie jest naprawdę bardzo fajne dla Was. Tutaj jest czytanie, że jutro, w jutrzejszym dniu Wy macie na pracę i na samopoczucie możliwości, że Wy w tej pracy poznacie jakiegoś partnera, lub macie nawet tego partnera, ale to jest, będzie bardzo, bardzo pozytywna energia wokół Was. Jest to prawdziwe, widać uczucie i jeżeli chodzi o singli to, i poznają osobę, to mają szansę poznać osobę, która będzie dla Was na całe życie nawet, moi drodzy, a przynajmniej na założenie rodziny i Wy będziecie oczekiwać maleństwa, będziecie razem szczęśliwi. Także dla singli jest super karta, drogie byczki. Jeżeli chodzi o związkowców, no to związkowcy będą pracować obydwoje nad swoim związkiem, aby ulepszać jego po prostu standard. Będziecie jeszcze podwyższać swoje możliwości. Przed Wami jest ukryte, że Wasz partner mógłby mieć jakiś problem i dusić go w sobie. Także już zwróćcie uwagę na partnera, czy Wy nie, czy on nie ma, czy Wasz partner nie ma jakiegoś poważnego problemu. A jeżeli chodzi o radę, wygląda na to, abyście Wy, jeżeli macie problem i zastanawiacie się, czy zachodzić w ciążę, czy po prostu w końcu zgodzić się na to dziecko, no to tutaj wygląda na to, że karty pokazują, że jak najbardziej to jest bardzo dobry czas dla Was, moi drodzy. Dziękuję byczki, moi drodzy, zapraszam do subskrybowania, do lajkowania oraz do kolejnych filmików. Zapraszam teraz baranka, baranki. Baranki, moi drogie, na jutrzejszy dzień, karta dnia dla Was. Już Wam tasuję karty. Baranki, baranki. Na jutrzejszy dzień. Baranki, baranki. Baranki. Baranki na jutrzejszy dzień. Na wtorek. Praca, samopoczucie, miłość, single. Co jest przed Wami ukryte oraz rada. Moi drodzy, jutrzejszy dzień dla Was. No czujecie się super sami we swojej skórze. We swojej skórze Wy się czujecie super. Wy się czujecie atrakcyjni. Czujecie się po prostu też wartościowi, nie zaniżacie swojej w żadnym bądź razie, nie zaniżacie swojej po prostu pewności siebie. Jesteście tutaj bardzo dobrym samopoczuciu. Jeżeli chodzi o pracę, no to jeżeli byliście w jakiś sposób tutaj zranieni lub oszukani lub przez jakąś grupę ludzi, no to tutaj te problemy się kończą. No i jest tutaj szansa na poprawę sytuacji. Jeżeli chodzi o Wasze samopoczucie, no to i tak w pewnej kwestii Wy nie będziecie mieli zbytnio wyboru też. Do tego, zaraz sobie tutaj dołożę jeszcze jedną kartę, nie będziecie mieli pewnych wpływów po prostu na niektóre sytuacje związane z Waszą rodziną. Wy po prostu musicie pewne kwestie po prostu dać się rozwijać swoim własnym rytmem, bo Wy po prostu nie możecie tutaj za dużo zdziałać. Jeżeli chodzi o singli, single będą poszukiwały partnera,
na różnych portalach, będą starały się może na kogoś na mieście spotkać i tak zagadać. Także no, jutro fajnie działacie, drogie baranki. Jeżeli chodzi o związkowców, no to związkowcy tutaj mają, że może się w związku pojawić rutyna. Jeżeli chodzi o to, co przed Wami jest ukryte, to przed Wami ukryte jest wielkie szczęście i zadowolenie i pomyślność. Także jeżeli się czymś przejmujecie, no to nie ma czym. Jeżeli chodzi o radę, rada jest, abyście się wyluzowali, odpoczęli na razie. Jeżeli nie musicie, to się nie przepracowywać. Po prostu na razie sobie tak jak najbardziej po prostu umilać czas. Drogie baranki, to było czytanie dla Was na wtorek. Okej. Teraz czytanie dla wodnika. Wodniki, dzień dobry. Dzień dobry lub dobry wieczór, w zależności od kiedy, o którym mnie oglądacie. Czytanie dla Was na 15 lutego, na wtorek, karta dnia. Zapraszam również na czytanie miesięczne. Wodniczki, wodniczki na jutrzejszy dzień. Ok, wodniczki, samopoczucie, praca, single, związki. Co jest przed Wami ukryte oraz rada. Jutrzejszy dzień, wodniczki. Wodniczki czują się wspaniale. Czujecie się wspaniale, pięknie, atrakcyjni. Aczkolwiek jutrzejszy dzień w pracy będzie dla Was drogą, którą możecie sami wybrać. Po prostu będziecie jutro mogli sami decydować o tym, co Was w pracy otacza, co robicie, jak to wykonujecie. Także tutaj jest karta wyboru dla Was. A jeżeli chodzi o Wasze samopoczucie, no to Wy poczujecie się w pewien sposób też tak jakby spętani, zamknięci. I jakbyście byli tak troszeczkę zniewoleni. No, tutaj jest no, ciekawe, tutaj dołożę sobie jeszcze jedną kartę. Tak, jest coś, co Was przygnębia i to jest jakiś prawdopodobnie problem, z którym Wy nie potraficie sobie sami poradzić. No, słuchajcie, próbujcie drzwiami, oknami, inne organizacje, które jeżeli to jest jakiś poważny problem, próbujcie z każdej strony po prostu zasięgnąć porady. No. Bo to też są ci ludzie. No, starajcie się, jak nie uda się u jednego, to u drugiego. Drogie wodniki. Wodniki, jeżeli chodzi o singli, no to single. Single mają okazję poznać osobę i ta osoba, jeżeli wy się zastanawiacie, czy może was też zranić, bo tu chodzi o to, że wy się zastanawiacie, wy nie jesteście pewni, czy was po prostu osoba nie zdradzi, tak jak poprzednim razem mieliście sytuację, no. Ale tutaj jest sytuacja pokazana, że tutaj nawet gdybyście się mieli rozstawać, to nie będzie rozstanie jakieś w kłótni, czy po prostu z jakimiś szkodami. Także no, by do rozstania wiadomo nie doprowadziło, ale jest pokazane, że ta osoba Was nie skrzywdzi. Także no, warto spróbować. Jeżeli chodzi o związkowców, no to związkowcy zbytnio nie mają drogi do wyboru. Wy nie trzymacie tej kierownicy, wy nie kierujecie tym pojazdem waszego związku, to robi wasz partner. Robi wasz partner, czy wam się to podoba, czy nie. I wy raczej wam się to podoba. Dołożyłam sobie jedną kartę i tutaj jest, że wy nie chcecie przejmować tej kontroli, tego nie chcecie tego niszczyć, bo może macie z tego po prostu korzyści. No to jeżeli jest wszystko dobrze, no to jak najbardziej, moi drodzy. Jeżeli chodzi o to, co jest przed Wami ukryte. Ukryte jest przed Wami, że jakaś osoba się przestała Wami interesować. Jakaś osoba przestała się Wami interesować, drogie wodniki. No i Wy tutaj może przez to jesteście tacy zasmutani troszeczkę. No,
przestała się Wami interesować, a radą dla Was jest, żebyście Wy przestali też szukać. Także jeżeli ktoś Was opuścił, zostawił i po prostu poszedł sobie swoją drogą w świat, no to nie starajcie się na siłę tej osoby przywrócić. No. Dobrze, moi drodzy, czytam dalej. No nawet szybko, sprawnie idą te czytanka. Mój piesek sobie teraz usiadł ładnie, grzecznie, po rzuceniu statywu. No i teraz jest grzeczniutki jak aniołek. Bardzo fajnie. Drogie bliźniaczki, witam serdecznie bliźniaczków na czytanku na 15 lutego 2020 na wtorek, kwartana. Dzień dobry. Horoskop na dzień dobry dla bliźniaczka. Jeszcze karty troszkę potasuję. Troszeczkę tutaj stasujemy porządnie, żeby na jutro wszystko było jasne i na temat. Dobrze. Bliźniaczki, praca, samopoczucie, single, związki, uces ukryte oraz rada. Ok. Moi drodzy, jutrzejszy dzień jest dla Was dniem, który Wy jako samopoczucie będziecie mieli bardzo pozytywne, nie będziecie się przejmować, Wy robicie swoje, Wy wiecie, co Wy robicie, Wy macie z tego korzyści, jeżeli nawet nie finansowe, no to macie takie mentalne i jest to bardzo dla Was fajny dzień. Jeżeli chodzi o pracę, no to praca tutaj może być różna, bo jest to karta śmierci. Tutaj mogę też Wam pokazać, właśnie ta karta wyleciała tutaj na pracę, no i tutaj jeżeli na przykład, oby nie, ale jeżeli na przykład jakiś bliźniaczek straciłby pracę, no to jest też pokazane, że Wy się tym wcale nie będziecie przejmować. Wylecicie od razu dalej szukać innej pracy albo projekty, albo zabieracie się za coś innego i Wy w ogóle sobie z tego nic nie robicie, moi drodzy. Jeżeli coś pójdzie nie tak, czy zrobicie jakieś zadanie źle, no to też nie pokazujecie, żeby to na Was zbytnio wpłynęło, bo może wykonaliście coś nie tak jak trzeba, ale po prostu to już nie miało od Was po prostu żadnego wpływu nie miało. No, zrobiliście to i tak najlepiej jak mogliście, ale że wyszło jak wyszło, no to już trudno. Jeżeli chodzi o singli, singli mają możliwość na wielką miłość. Singli mają możliwość na wielką miłość, tylko żebyście ją docenili, zauważyli, moi drodzy, zauważyli, żebyście ją zauważyli. Jeżeli to nie będzie miłość taka, która jest w partnerstwie, to jest to całkiem prawdopodobne, że jest to może miłość do Waszej na przykład matki lub ojca, po prostu lub dziecka, które Wy po prostu no, tak kochacie, że po prostu nie ma takiej miłości. No. Jeżeli chodzi o związki dla bliźniaczków, no to jutro bliźniaczki będą coś przegadywać ze swoimi partnerami, będą coś o czymś tutaj, będą coś przepracowywać. Dobrze, moi drodzy, jeżeli chodzi o to, co jest przed Wami ukryte przed Wami, co tutaj dołożymy sobie jedną kartę. No dobrze, moi drodzy, jeżeli Wy planujecie rodzinę, no to jest tutaj w tym ukryciu, abyście Wy nie chwalili się tym też na prawo i lewo, że Wy się staracie o dziecko. Jeżeli chodzi tutaj o jutrzejszy dzień i przynajmniej ludzi, z którymi będziecie rozmawiać, abyście Wy zachowali tę sytuację, tą sprawę dla siebie, bo może po prostu to na Was źle wpłynie, czy ktoś Wam może, przepraszam, źle zażyczyć. Też tak może być i no wiecie, i później sprawy nie idą tak jak trzeba. Radą dla Was jest jutro, jeżeli ktoś będzie Wam chciał, czy Wam dogada jakimś niemiłym tekstem Wam sypnie, jest pokazane, aby na tej osobie się nie odgrywać, aby nie odpowiadać pięknym za nadobnym. Moi drogi bliźniaczki, dziękuję za obejrzenie filmu. Zapraszam na kolejne czytania oraz do lajkowania, do subskrybowania mojego kanału. Bardzo się cieszę, jak widzę, że jest Was coraz więcej i pojawiają się te ptaszki, te paluszki do góry. Bardzo fajnie cieszę się bardzo, że no, są te czytania dla kogoś. No. Moi drodzy, teraz panna
Witam wszystkie panny. Naczytany na 15 lutego 2022. Panna. Karty wyleciały, ale troszeczkę za dużo, moi drodzy. Na wtoreczek są panienki. Panienka. Praca. Ok, samopoczucie. Single. Oraz związki, co jest przed wami ukryte, oraz rada. Wszystkie, większość prawie kart jest co one takie podwracane. Kurczę. Już takie karty wypadły, no to już takie wypadły, no co zrobić. Już wam mówię, na jutrzejszy dzień, no nie wszystkie są odwrócone, ale większość tak. Ale też to nie zawsze wszędzie źle znaczy, bo tutaj na przykład, no zaraz powiem, kiedy to dobrze znaczy. No nie ma smutków. Jeżeli chodzi o was samych, no to wy w jutrzejszym dniu wy wybieracie, jak sprawy tutaj mają się toczyć. No i wy obieracie drogę, kierunek jazdy, w którym się poruszacie. Oczywiście to jest taka przenośnia, po prostu jak kierujecie swoje życie. Jeżeli chodzi o pracę, no to jeżeli się uczyliście do czegoś, to wy już jesteście, wiecie o tym, że wy jesteście już gotowi do egzaminu, więc podejdziecie do niego, jeżeli jutro, no to zgłosicie się na egzamin, zapiszecie, że wy już jesteście gotowi, żeby go zdawać, bo wszystko wykuliście na blachę, no wszystko jest pięknie nauczone, wyuczone. Jeżeli chodzi o samopoczucie, no to macie ochotę to świętować po prostu z rodziną waszym, z przyjaciółmi. Od singli tutaj, jeżeli była jakaś osoba, która mogła was interesować, ta osoba przestaje was interesować. Łyczek herbatki. Ta osoba was przestaje w ogóle interesować. Jeżeli chodzi o związkowców, związkowcy albo biorą sprawy w swoje ręce, jeżeli w związku było coś nie tak i próbują dogadać się ze swoim partnerem. A jeżeli nie, to jeżeli wy sami nie wychodzicie z tym, to wasze problemy ogólnie dotyczące was się kończą. Radą dla was jest odrobina mniej egoizmu. Odrobinka mniej egoizmu. Przepraszam, ja przeczytałam radę na to, co jest przed wami ukryte. To, co jest przed wami ukryte, to jest informacja, że wy tego egoizmu macie troszeczkę za mało, tej pewności siebie, tak patrzenia na siebie przez taki dobry pryzmat, moi drodzy. Także troszeczkę więcej egoizmu w ten sposób. Jeżeli chodzi, moje drogie panny, o radę dla was, no to rada jest dla was, żebyście przestali się smucić. Jeżeli was coś gnębi, po prostu przestańcie się tym przejmować, wy sobie dacie radę. Wy sobie dacie radę, wszystko się ułoży po waszej myśli, moi drodzy. Także trzymajcie się, bądźcie pewni siebie. Dziękuję, drogie panny. Zapraszam do lajkowania, do subskrybowania i do kolejnych filmów. Teraz strzelce. Strzelce. Na czytanie karty na dzień dobry, na 15 lutego 2022. Strzelce. Strzelce na dzień jutrzejszy. Na jutrzejszy dzień dla strzelca karta. Ok. Tutaj jedna nam wypadła. Wkładam z powrotem do talii. Karta wylatuje. O, dla was samych strzelce, moi drodzy. Ok, ciekawie się zaczyna. Wy macie jutrzejszy dzień dosyć taki zakochany. Czy wy będziecie myśleć o kimś? Czy wy po prostu cieszycie się bardzo może dniem spędzonym po walentynkach ze swoim partnerem, że wam się podobało? W każdym bądź razie macie bardzo pozytywną tutaj kartę i ona jest związana z po prostu waszym takim poczuciem, że wy jesteście bardzo zakochani, także super fajna karta, fajne uczucie. Jeżeli chodzi o pracę, wykładamy karty, jeżeli chodzi o samopoczucie, single oraz związki, co jest przed wami ukryte, oraz
rada. No, dobrze moi drodzy, strzelce, jeżeli chodzi o, już tutaj powiedziałam, wasze poczucie, takie samo poczucie, no to macie fajną kartę, że wy się czujecie dobrze, zakochani, to są takie emocje, takie motylki w brzuchu, które są pozytywne, więc bardzo fajna karta na jutrzejszy dzień. Będziecie, nawet jeżeli nie jesteście kim aż tak podekscytowani, to będziecie czymś podekscytowani, że będzie to taki bardzo pozytywny stres. Jeżeli chodzi o waszą pracę, no to wasza praca będzie oczekiwała od was, abyście podjęli pewną decyzję. Decyzję, jeszcze dołożę sobie tutaj jedną kartę. Tak, decyzję musicie podjąć pewną i wy wiecie, że wy macie do wyboru dwie możliwości. Są to ogólnie możliwości, które tak czy tak nie możecie nie zrobić nic. Wy musicie podjąć jakieś działanie, aby ominąć jakiś problem, żeby was po prostu nie sięgło po prostu rykoszetem jakieś działanie czyjeś lub czy z premedytacją, czy bez. Wy musicie się w jutrzejszym dniu w jakiś sposób tutaj obronić. Jeżeli chodzi o wasze samopoczucie, no to wy bardzo jutro chcecie spędzić czas z bliskimi, z waszymi najbliższymi. Jeżeli chodzi o singli, no to single będą tak oczekiwać właśnie na tą osobę tutaj, tą, która mogłaby do nich przyjść i nawet jeżeli jesteście mężczyznami, strzelcami, no to jutro byłoby fajnie, jeżeli wy jesteście w kimś zakochani, może spróbować do tej osoby po prostu, czy wyznać jej miłość, czy po prostu zaprosić, spróbować zacząć działać. Jeżeli ma ta osoba jakiegoś już kandydata, no to jeszcze nie są na przykład w związku, ta osoba jest po prostu wolna, no to wy jeszcze macie, moi drodzy, szansę. I warto jest, jeżeli tak naprawdę kochacie, warto jest podjąć walkę o osobę, na której wam bardzo zależy. Jeżeli chodzi o strzelców w związku, no to strzelce w związku są, czują się spełnione, czują spełnione się właśnie, tak jak tutaj wcześniej też mówiłam, czują się spełnione po prostu, że to, co zawsze marzyli, żeby osiągnąć w swoim związku partnerskim czy małżeńskim, to strzelce tak naprawdę odczuwają, że o co prosili, to dostają. Jeżeli chodzi o to, co jest przed wami ukryte, uważajcie, to jest też związane tutaj z pracą, uważajcie, żeby ktoś was nie skrzywdził. Także ostrzeżenie jest. Jeżeli chodzi o radę dla was, radą jest to, abyście wy podążali waszą ścieżką. Dobrze, moi drogie strzelce, dziękuję za czytanie, za oglądanie czytania i zapraszam do subskrybowania, do lajkowania, no i do kolejnych filmików, no, zapraszam. Dobrze, aha, i jeszcze strzelce, dodaję tutaj, że wy już macie czytanie swoje na, z okazji walentynek i to też jest strzelce, drogie, troszeczkę później czytanie zrobione, ale to nie jest tylko i wyłącznie na 14 lutego na dzisiaj, tylko to jest czytanie na czas nieokreślony, także nic jeszcze nie straconego. Dobrze. Ok, tasuję karty. Do ostatniego znaku karty na dzień dobry to jest lew. Witam, witam. Lewki na czytaniu karty na dzień dobry. 15 luty, wtorek, najczęstszy dzień. Drogie lwy, zapraszam również do czytania na czytanie miesięczne. Ok. No, i jak tu się prezentują nasze lwy w jutrzejszym dniu? Lwy. Praca, samopoczucie, miłość, single. Oraz co jest przed wami ukryte, oraz rada. No dobrze, moi drodzy, jutrzejszy dzień nie będzie sprzyjał takim nowym pomysłom. Nie będzie to zbyt kreatywny dzień. Nie będzie to dzień na zrodzenie się wielkiego pomysłu, drogie lwy, który miałby zmienić na przykład wasze dotychczasowe życie. Aczkolwiek w pracy idzie wam bardzo dobrze. W pracy idzie wam bardzo dobrze. I wy czujecie się już, że nie stoicie w miejscu. Być może jeszcze się ten pomysł wam nie zrodził, na co czekacie,
aż Wam przyjdzie coś do głowy konkretnego. Być może jeszcze się to nie pojawiło, ale jest już droga odblokowana i wszystko idzie w dobrym kierunku. Jeżeli chodzi o single, drogie single, Wy przestajecie być przez kogoś manipulowani. Macie szansę, aby zobaczyć to, czego nie wiedzieliście wcześniej. Także tutaj się może ktoś od Was odsunął, kto Wam tutaj niepotrzebnie oczy mydlił i teraz może będziecie mieli okazję po prostu popatrzeć na wszystko z innej perspektywy. Jeżeli chodzi o kartę dla osób w związku, no to karta ta jest moja ulubiona, wszyscy wiedzą pewnie już o tym. To jest karta szczęścia, dobrobytu, Waszego takiego po prostu spełnienia. Wy nie potrzebujecie nic więcej po prostu do szczęścia, moi drodzy. Jeżeli chodzi o to, co jest przed Wami ukryte. Ukryte jest przed Wami to, że tak naprawdę Wy w pewnej kwestii nie potrzebujecie, jeżeli Wy czekacie na przykład, że jeszcze musicie się na przykład jeszcze pouczyć, żeby coś zacząć nowego, to jest to tutaj w kartach, że Wy już jesteście na to gotowi. Także Wy już jesteście na to gotowi, na nowe przedsięwzięcia, na nowe pomysły. Jeżeli chodzi o radę dla Was, radą dla Was jest, aby skromnie podchodzić do też tych przedsięwzięć, żeby od razu nie wydawać wszystkich pieniążków na przykład na inwestycje, a nie przemyśleć, że na przykład jeszcze ten miesiąc trzeba, wiadomo, przeżyć. Dobrze, drogie lwy, to było czytanie dla Was już jako ostatniego znaku na 15 lutego, na ten wtorek. Zapraszam do oglądania również tego walentynkowego wydania na miłość. To jest długotrwałe takie czytanie. To nie jest tylko na dzień 14 lutego. To jest na czas nieokreślony. Także zapraszam, moi drodzy, i dziękuję za obejrzenie dzisiejszego filmu. Zapraszam do lajkowania, subskrybowania. Zostaw łapkę w górę. Cześć!